Władimir Megre, Anastazja, księga pierwsza. Leśna sypialnia. Nie byłem przygotowany do spania w dzikim lesie. Anastazja ułożyła mnie w legowisku niedźwiedzia. Kiedy się obudziłem, miałem wrażenie błogości i przytulności, jakbym leżał we wspaniałej, wygodnej pościeli. Legowisko było obszerne, usłane małymi, puszystymi gałązkami cedru, sucha trawa wypełniała je przyjaznym aromatem. Rozprostowałem kości i jedną ręką dotknąłem puszystego futra. Pomyślałem, że jednak Anastazja w jakiś sposób poluje. Wtuliłem się głęboko w futro, poczułem falę ciepła i zdecydowałem jeszcze się zdrzemnąć. Anastazja stała u wejścia do legowiska. Gdy zauważyła, że się obudziłem, od razu powiedziała: Tylko proszę się nie przestraszyć. Potem zaklaskała w dłonie i. skóra! Z przerażeniem zrozumiałem: to nie było futro! Z legowiska delikatnie zaczął wyłazić niedźwiedź. Otrzymał od Anastazji przychylnego klapsa i odszedł. Okazało się, że ona położyła u mego wezgłowia nasenne zioła i zmusiła niedźwiedzia do leżenia obok mnie, abym nie odczuwał zimna. Sama, skręciwszy się w kuleczkę, spała u wejścia. Jak mogłaś coś takiego wymyślić, Anastazjo? Przecież on mógł mnie rozetrzeć albo przydusić. To nie on, a ona niedźwiedzica. Nic złego nie mogła ci zrobić, odpowiedziała Anastazja. Jest bardzo posłuszna, lubi bardzo otrzymywać polecenia i wykonywać je. Nawet nie ruszyła się przez całą noc. Swój nos przytulała do moich nóg i zamarła w błogiej rozkoszy snu. I tylko trochę mu się wzdrygała. Kiedy w czasie snu rozkładałeś ręce i klepałeś się po plecach. Ranek Anastazji. Anastazja idzie spać, gdy nastaje mrok. Chroni swoje ciało w kryjówkach, pobudowanych przez dzikich mieszkańców lasu najczęściej w barłogach. Kiedy jest ciepło, może spać bezpośrednio na trawie. Każdy jej ranek charakteryzuje spontaniczna, gwałtowna radość ze wschodzącego słońca, nowych kłączy, które wschodzą na gałęziach, nowych pędów wychodzących z ziemi. Dotyka ich rękoma, głaszcze i niekiedy coś układa. Później podbiega do niewielkich drzew, uderza je po młodych pniach. Z drżącej korony sypie się coś przypominającego rosę albo pyłki. Potem kładzie się na trawie i przez pięć minut z wielką błogością przeciąga się i wije. Całe jej ciało jest jakby pokryte wilgotnym kremem. Rozpędzając się, skacze do wody niewielkiego jeziorka, pluszcza się i nurkuje. Stosunki z otaczającym ją żywym światem są podobne do stosunków człowieka z domowymi zwierzętami. W czasie tych porannych czynności obserwuje ją wiele zwierząt. Kiedy w stronę któregoś z nich uczyni ledwo widoczny gest, zapraszający, uszczęśliwiony zwierzak zrywa się z miejsca i pędzi do jej nóg. Sam widziałem, jak rankiem wygłupia się. I grając z wilczycą. Tak jak każdy z nas bawi się z domowym psem. Anastazja klepnęła wilczycę po karku i szybko uciekła. Wilczyca zaczęła ją gonić. I w momencie, gdy zrównała się z Anastazją, ta nagle podskoczyła, nogami odbiła się od pnia drzewa i pobiegła w innym kierunku. A wilczyca. Siłą bezwładności sunęła po pniu drzewa, a potem okręciła się i rzuciła w pogoń. Anastazja w ogóle nie zastanawia się nad problemem ubioru i żywienia. Najczęściej chodzi półnaga albo naga. Żywi się orzechami cedru, jakąś trawą, jagodami, grzybami. Grzyby spożywa tylko i wyłącznie suszone. Sama nigdy nie zbiera ani grzybów, ani orzechów. I nawet na zimę nie robi żadnych zapasów. Wszystko szykują ich dla niej mieszkające w pobliżu. Wiewiórki. W tym, że wiewiórki robią zapasy karmy na zimę, nie ma nic dziwnego. Ale w taki sposób postępują wszędzie. Bo to jest zachowanie zgodne z ich instynktem, to wiemy. Zdziwiło mnie jednak coś innego. Wiewiórki znajdujące się w pobliżu reagują na strzelanie palców Anastazji. Jedna przez drugą szybko biegną i każda usilnie stara się skoczyć na wyciągniętą rękę i dać już oczyszczone ze skorupy jądro orzecha. A kiedy Anastazja uderza dłonią w kolano zgiętej nogi, wiewiórki wydają z siebie dziwne dźwięki, którymi wołają z kolei inne wiewiórki, a te... Również zaczynają przynosić i składać przed nią na trawie suszone grzyby i inne zapasy. Robią to, jak zauważyłem, z wielką przyjemnością. Pomyślałem, że ona je trysuje, ale Anastazja wytłumaczyła, że ich zachowania są instynktowne. Mama wiewiórka swoim przykładem uczy tego młode wiewiórki. Możliwe, że one były tresowane wcześniej przez moich dalekich przodków, ale według mnie to jest ich przeznaczenie. Na zimę każda wiewiórka robi wielokrotnie więcej zapasów, niż mogłaby zjeść sama. Na moje pytanie, jakim sposobem nie zamarza za zimą? Bez odpowiedniej odzieży Anastazja odpowiedziała pytaniem. Czy w waszym świecie nie ma przykładów świadczących o możliwości przetrwania przez człowieka mrozu bez skorzystania z odzieży? Przypomniałem sobie książkę Porfira Iwanowa, który chodził podczas najtęższych mrozów w majtkach i bozo. W książce opisano także jak niemieccy faszyści chcący zbadać wytrzymałość tego człowieka oblewali go wodą. W dwudziestostopniowym mrozie i wozili na go na motocyklu. Wróćmy jednak do żywieniowych nawyków Anastazji. W dzieciństwie oprócz mleka matki Anastazja mogła pić mleko różnych zwierząt. Bez zastrzeżeń dopuszczały ją do swoich sutków. Ona sama nigdy nie tworzyła zjedzenia kultu. Nigdy celowo nie siada do posiłku. Idąc zrywa jagody, pędy roślin. I zajmuje się swoimi sprawami. Ukresu trzydobowej gościny u niej już nie odbierałem jej w taki sposób jak na początku znajomości. Po wszystkim, co widziałem i usłyszałem, Anastazja stała się w moim odczuciu inną istotą, ale nie zwierzęciem, ponieważ jej intelekt był bardzo wysoki. Czasami wydawało mi się, że jest on niedostępny dla świadomości przeciętnego człowieka. Odbieranie jej przeze mnie w taki sposób bardzo ją martwiło i rozstrajało. W odróżnieniu od znanych nam ludzi z niezwykłymi zdolnościami, którzy otaczali się aureolą tajemniczości i wyjątkowości, ona cały czas czyniła starania, żeby wytłumaczyć i odkryć mechanizm swoich zdolności, udowodnić, że nie ma w niej niczego nienaturalnego. Ona jest człowiekiem, kobietą. I cały czas prosiła mnie, żebym to sobie uświadomił. Robiłem wszystko, żeby to sobie uświadomić. Szukałem wytłumaczenia dla jej nadzwyczajności. Nie było to łatwe, bo mózg człowieka naszej cywilizacji jest ukierunkowany na to, żeby wszystkimi możliwymi sposobami urządzić swój byt, zdobyć pożywienie, zaspokoić swoje płciowe instynkty, Anastazja w ogóle nie marnuje na to czasu. Nikomu przyroda nie pomaga w takim stopniu jak jej. Władimirze, przyroda to świat ożywiony i czuje nas bardzo.